Cześć, siemanko, witajcie w odcinku, w którym otworzymy sobie jakieś włosy. Otworzymy sobie karty. To się no nic nowego, jakby nie patrzeć. To muszę zobaczyć, jak to tutaj jest zapakowane. Przyszło do nas parę kart, fajnych dość. Nagrywam to rano przed pracą, dlatego mogę powiedzieć ogólnie coś głupiego albo niezrozumiałego. Nagrywam to przed finałem Ligi Mistrzów. Wstawię to pewnie po finale Ligi Mistrzów. Myśmy tu dostali Messiego w karcie Top Master z sezonu 11-12. Do tego jest David Villa, Messi, Pedro, Xavi, Iniesta, Busquets, Carles Puyol, Pique i Victor Valdez. To są karty z edycji premium, więc brakuje tu chyba dwóch czy trzech kart do całego seciku, będę musiał dokupić sobie. Najważniejszy tu jest Messi, bo widziałem, że on tam chyba po 200 zł nawet poszedł. Ten jest w całkiem przyzwoitym stanie, więc myślę, że na tą stówkę też by poszedł, jakbym chciał sprzedać. No i właśnie kolejna fajna karta Messiego, przepraszam. O. Trochę jeszcze śpiący jestem. Kolejna fajna karta Messiego do właśnie albumu z Messim. Jest to Messi na Top Masterze, więc całkiem przyjemna sprawa. Jak macie jakieś karty Messiego, zapraszam, piszcie, z chęcią się najlepiej wymienię. Właśnie ze starszych kolekcji, jakieś Top Mastery, czy Championy, czy inne tam Game Changery chyba były. To piszcie, z chęcią się wymienię, bo właśnie chcę sobie stworzyć właśnie taki album Messiego. Co wam mogę powiedzieć? Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych kartach. No mówię, są to karty premium. Fajny secik. Udało się trafić. Mówię, jeszcze dwóch tu muszę dokupić. Chyba jest to Mascherano i Alves. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, a było 11, zgadza się. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, siemaneczko i zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz zapraszam na grupę na Facebooku. To ostatnio rzuciliście paroma pomysłami na co? Na odcinki i myślę, że jak najbardziej uda się nam to zrobić i będziemy sobie takie odcinki z pakowania i różnego rodzaju rzeczy, kart robić oraz chcę zrobić wyprzedaż. Możecie dać znać, czy będziecie zainteresowani. Zrobię po prostu odcinki z prezentacji wszystkich kart, gdzie będę robił wyprzedaż. Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, siemaneczko. Cześć!